Indywidualnie, żeś podszedł do tematu. Akurat nie mam miejsca do niego, chciałem mowy pociągnąć. Tu moja rezerwa, samiczek. Rezerwa to znaczy? No to są samiczki, które będą lotowane. Ale cała obsada sami jest tam. Tu tam jak gdzieś po domu, czy jachtą złapie, czy coś, to no. Wskakują na ich miejsce, nie? Aha. A powiedz mi, Marek, samic dużo masz do lotu? Tak wszystkich? Jakbyś tak mniej więcej miał podsumować, jak później na spis idzie? Znaczy na spis pójdą wszystkie samice, bo ogólnie to tak 60 samic do lotu będzie. Ale spis te wszystkie z tego względu, że te później właśnie pójdą do takiej jakby, które zginie na treningach, czy na locie, czy jaszczą złapie, to żeby samiec nie siedział cały rok na darmo, to te automatycznie wskoczą na któreś miejsce tych samic. Mhm. Tutaj siedzi właśnie moja stara samicza połowa babcia, 14 lat. Jest jeszcze znakomitej formie, bo zniosła jajka. Ta 745. Tak, to 745. A tutaj ma siedzieć samczyk na jajkach od babci. Dostała swojego prawnuka. Jedno jajko ma, patrzyłem wczoraj, właśnie jest zamężone. Samczyk też jest bardzo ważny właśnie, bo... A i tak mówię, swojego... Wnuka czy prawnuka dostała? Prawnuka. Był pusty głębnik i myślę, zobaczę, tak z ciekawości, nie? Że widziałem, że ona tak chce się łapić parę i zniosła bez problemu. To są nowe samczyki, nowe pary złożone. Tak, mają wszystkie moje jajka. Sobie osobno tak. No, wiadomo, że zdrają te głębie. Jeżeli takie pójdą do tego głównego rozchodu, to ja już coś mogę w ogóle zrobić. Nowe nabytki z tego. Czy samiczki są moje, nie? Znaczy nie wiem. A ta wstra? Ta wstra tam po prostu była sparowana już z kartonem, bo nie wiem, leciały. To jest słodzikami. To jest wiarka szancena. Jedna samiczka jest nowa, cztery, trzy są moje samiczki z kartonem. Taka, taka. Żeby ludzie nie wyskoczyli. Ten na dole właśnie samczyk, co siedzi, tam schodzi z jajek. To jest ten właśnie sam, jest też bardzo ważny. Każdy raz jest lotnik z niego. Tam ta górna czerwona to jest tych właśnie wnuczka połowej. To jej córka, dwa lata pod rząd miała po 10 konkursów. Tego samiczka, co tam wyskoczyła na dwór. To na wspólnym gębniku na Kakusie właśnie po niej dzieci leciały. Takie bardzo ważne pary są. Też nowe, bo tamta jest nowa samica od Heidemana, siwa sparowana, u góry. Także... Mamy śpisz, możemy przyjść na chodki.
bo ogólnie to bym podprotał to kamień, ale... Tam teraz do ciała z latakami córka mojej tej właśnie samej głowy. Zdenerwują się, bo te ziomki właśnie. No to widać od razu, że jak cały czas chodzisz sam przy domu. No to no, tak między nogami, wiesz, ja muszę go odkrajać, żeby w ogóle sobie im rzadzie, czy coś tam. Ale nic się nie boją tam. Już chodzi obcy, to... Bo ta, co właśnie tam teraz z tyłu idzie, to była tyłowa trzyma. To jest właśnie matka tej gęby, co na kakusie tak leciała. Jeszcze pokażemy tego gołąbka, o którym wspominałeś, Marek. To jest samczyk o numerze 39, który jest 13 roku. To jest gołąb, jak kupiłem od piwa. Gołąb trochę na początku może był niedoceniany, bo siedział w tym kursie dla moich samic lotowych. Ale jak została po nim lotniczka po 3 latach, wycofałem go do rozkładu. Ta samiczka przez 2 lata miała po 10 konkursów. Jego córka teraz jest 6-letnią samicą. Co się okazało teraz, że z tej rodziny gołębie od świdego wziął doktor Prokam gołębie, dał na wspólny gołębnik do Chin. Z tych rodziny gołąb w Chinach wygrał, to jest po jego siostrze dziecko właśnie wygrało. Miałem dwa gołębie z tej rodziny. Pokażę rodowód tego samczyka i tej samiczki. Chciałbym to tak dla siebie do rozpłodu, bo to tam będzie trochę do rodziny. Połączenie. Ktoś nawet był zainteresowany, jak się tam obejrzy rodowody, to parę bym chciał złocić tak ze sobą. Jeszcze pokażę tę samiczkę. Czyli powiedzmy tam bardziej na jesień, trzeci lęk, czy tam drugi, no ja trzeci lęk. Ja będę ciągnął do lotu, a już będzie trzeci lęk. Nadawać to ja już nie ciągnę takich, bo tam nie po niektórych parach, co mi tam bardzo zależy, albo jak ktoś tam będzie chciał, to taki gołębie później szefowo. Ale właśnie ktoś by, Marek, do ciebie się zgłosił, bo stricte na przykład po tym gołębiu chciałby z trzeciego lęgu na przykład sobie dwa mutki, jeżeli udałoby się wyciągnąć dwa mutki, to wtedy mógłby się skontaktować, nie? Tak. To myślę, że bo on teraz jest inną samiczką sparowany, ale no mówię, teraz te jajka przełożę, jeszcze raz mu dam z tą samiczką, a później już go przeparuję. To mi z tą samiczką dam, jeszcze raz wychować te mutki, a później przeparuję je praktycznie do jesieni. Będzie z tą samiczką, co za chwilę pokażę. I mam do pokazania jeszcze tą samiczkę właśnie, co chcę złączyć na jesień z tym samczykiem. To będzie do kwitam do rodziny ta sparowana samiczka. Samiczka jest u mnie teraz trzeci rok. Bardzo ważna samiczka, bo co roku dodaję gołębia młodziaka, co ma 5 na 5. No, nie w tym, tylko w ubiegłym roku. Najlepszy u mnie samczyk, który miał 5 na 5 w parę 5 konkursów. 3 ostatnie loty miał bardzo szybkie te konkursy. Na pierwszy.
takie były bardzo wiane, temu trochę to nie poszło, ale mimo wszystko zawsze jest gołąb, który ma 5 na 5 samiczka, jest przebiegły. Zamknięta i tylko w formie. Pokażę specjalnie tam na filmiku, będzie rodowód tego samczyka i tej samiczki. Jak ktoś był zainteresowany, to zobaczy, o co mi chodzi i jak bardzo, dlaczego chcę połączyć razem. Tych dwóch gołąbków i pokażę też rodowód gołębia tego, co właśnie wygrał tam w Chinach. Żeby sobie można było porównać, z jakich to jest gołębi. Bo tu jest właśnie wszystko z rodziny 601. To teraz widzę.